Więc to jest zmiana jakościowa gigantyczna, zwłaszcza, że jeśli chodzi na przykład o dzieje opozycji, oporu antykomunistycznego, to akta na przykład PZPR, które były dostępne już w latach 90., bardzo niewiele wnoszą. Akta ugrupowań opozycyjnych często nie zachowały się różnych struktur, w związku z czym te akta są naprawdę podstawą do badania tego typu działań. Druga kwestia, Instytut Pamięci Narodowej nie tylko przechowuje źródła, ale też je tworzy. Przede wszystkim tworzy źródła poprzez bardzo szeroko zakrojone akcje zbierania relacji od uczestników wydarzeń. W tej chwili nie potrafię powiedzieć, ile tych relacji zostało w ostatnich latach zebranych, ale to jest na pewno liczba idąca w tysiące. Mamy w tej chwili zgromadzonych tysiące relacji, czy dźwiękowych, nagranych na dyktafony, czy w tej chwili w coraz większym stopniu też audiowizualnych, po prostu filmowanych relacji, które będą stanowiły też źródło dla przyszłych pokoleń badaczy. Kolejna znacząca różnica jakościowa, to dzięki powstaniu Instytutu Pamięci Narodowej liczba osób badających w ogóle dzieje Polski po 1944 roku wzrosła wielokrotnie. Krąg badaczy historii powojennej można szacować przed rokiem 2000 na kilkanaście do kilkudziesięciu osób, które mogły to robić w pełni profesjonalnie, znaczy miały oparcie instytucjonalne na przykład w jakiejś uczelni czy w Akademii Nauk. Natomiast po powstaniu Instytutu Pamięci Narodowej grono ludzi, którzy się zajmują tymi tematami, wzrosło kilkakrotnie. Czwarty czynnik to są prace, publikacje Instytutu Pamięci Narodowej, zarówno publikacje opracowań, jak i być może przede wszystkim publikacje o charakterze źródłowym, które znacząco znowuż rozszerzają stopień naszej wiedzy, zrozumienia historii najnowszej. Myślę, że do udowodnienia jest teza, że Instytut Pamięci Narodowej w ciągu tych, powiedzmy, 6 realnych lat swojego istnienia podwoił liczbę publikacji na temat historii Polski po roku 1944, która była dotychczas. W tej chwili w listopadzie przekroczyliśmy liczbę samych tylko książek wydanych przez Instytut Pamięci Narodowej, przekroczyliśmy liczbę 300 pozycji. Więc to już jest de facto odrębna biblioteka, można stworzyć tylko i wyłącznie z publikacji Instytutu Pamięci Narodowej. Do tego dodamy czasopisma przez nas wydawane, dodamy do tego tysiące artykułów publikowanych na zewnątrz. Jest to zmiana bardzo istotna. I ostatnia rewolucja, która się dokonała, być może nawet najistotniejsza, to jest działalność edukacyjna, popularyzacja. Przed powstaniem Instytutu Pamięci Narodowej nie robił tego praktycznie nikt. Dziś po paru latach pojawiają się coraz to nowe podmioty, które się tym zajmują, ale nikt się nie zajmuje na taką skalę. Instytut Pamięci Narodowej w ciągu 6 lat swojej działalności przygotował 153 wystawy poświęcone najnowszym dziejom Polski, które oczywiście mają swoje wielokrotne ekspozycje w różnych miejscach. Wydaliśmy szereg pomocy dla nauczycieli, dla uczniów. Odbyły się setki konferencji, rozmaitych szkoleń dla nauczycieli. Także niewątpliwie, jeśli porównamy to z okresem sprzed powstania Instytutu Pamięci Narodowej, to dokonała się po prostu rewolucja edukacyjna. Jeśli mówimy o dostępie, zwłaszcza młodego pokolenia, do wiedzy na temat naszych najnowszych dziejów. Także z tych 5 powodów wydaje mi się, że możemy mówić o zmianie prawdziwie rewolucyjnej po roku 2000. Ja to widzę zupełnie inaczej. W ogóle bym tego pytania nie stawiała w ten sposób, w jaki stawia je pan Czuma, ani w ten sposób, w jaki stawia je pan Kamiński. To znaczy, zanim przejdę do meritum, chciałam powiedzieć o tych agentach wywiadu, ponieważ ze sprawą się zetknęłam jeszcze w inny sposób przy komisji sejmowej nowelizującej ustawę o IPN. I tam była duża dyskusja, właśnie z tego powodu chcieli wziąć udział w pracach komisji przedstawiciele i wzięli Polonii,
którzy bardzo walczyli o to, żeby w katalogu lustrowanych byli działacze polonijni, szczególnie przewodniczący różnych stowarzyszeń, przede wszystkim chodziło o ludzi, którzy mają możliwość brania pieniędzy państwowych z Polski i dysponowania nimi, oraz są opiniotwórczy. I z tego, co pamiętam, decyzja, jeśli chodzi, te osoby znalazły się w katalogu, potem były kłopoty z ustawą lustracyjną, dyskusje nad poprawkami, potem było zdanie pana prezydenta i z tego wszystkiego, to znaczy już na etapie dyskusji w komisji sejmowej, ze sprawy zrobiono sprawę polityczną, czyli po prostu jednak wszystko wskazywało na to, że nowe służby chętnie przejęłyby jakichś pracowników, a nawet już ich przejęły i w związku z tym nie zamierzają z nich rezygnować, więc jakby jakakolwiek dyskusja na temat ujawniania jest dopuszczalna, ale do pewnych granic. O. I to było postawione bardzo jasno przy nowelizacji, przed 15 maja, przed spływaniem oświadczeń lustracyjnych przez kancelarię pana prezydenta. To była walka o to, żeby niektórzy mogli wypełnić podwójne oświadczenia. Jedno prawdziwe, drugie do wiadomości publicznej. A jeżeli chodzi o sam IPN, ja to widzę po prostu trochę inaczej, może dlatego, że ja zaczęłam się zajmować tą tematyką i korzystać z tych dokumentów, którymi teraz opiekuje się IPN już w 80-81 roku. W związku z tym jakby nie traktowałabym momentu powstania IPN jako początku świata. I tu są takie jakieś na przykład drobiazgi. Pan dyrektor jest bardzo dumny ze swojej instytucji i rzeczywiście zna wszystkie jej zasługi. Natomiast nie jest prawdą, żeby IPN skupił osoby, które zajmowały się badaniem zarówno służb specjalnych, jak i podziemia przed powstaniem IPN-u. I nie jest prawdą, że spowodowało to, znaczy jakby początek pracy IPN-u spowodował wzrost osób badających te historie. Z tego prostego powodu, ponieważ jeszcze przed powstaniem IPN-u prawie nikt się tym nie zajmował.